Żłobek to bardzo dobra inwestycja. Na terenie gminy i miasta Gąbin funkcjonują już dwie takie placówki. W najbliższych miesiącach powstanie kolejna. W 2014 oddano do użytku placówkę w Gąbinie. Zapewnia ona miejsca dla 40 dzieci do lat 3. Budynek żłobka składa się z dwóch kondygnacji. W obiekcie są sale zabaw, snu, jadalnia, łazienki, sale konferencyjne, także magazyn. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. To nowoczesna, profesjonalna placówka, mówi dyrektorka żłobka. My mamy tutaj skierowaną dla rodziców i ich dzieci dużą ofertę edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczą. To znaczy, że kierujemy się na wszechstronny rozwój dziecka i pragniemy, żeby to dziecko po wyjściu z przedszkola, ze żłobka do przedszkola poszło już naprawdę tak fajnie przygotowane pod względem samodyscypliny, pod względem samodzielności. Dobra wiadomość jest taka, że już wkrótce żłobek zostanie rozbudowany. Co roku jest tu realizowana jakaś inwestycja, mówi burmistrz Krzysztof Jadczak. Korzystając z programu Maluch Plus, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na rozbudowę tego żłobka. Jest cały czas duże zainteresowanie rodziców i ta zwiększająca się liczba młodych par, które tutaj na osiedlu nowym, powstającym coraz to przybywa, jest takim dobrym zapotrzebowaniem i odpowiedzią na potrzeby rodziców. Drugi żłobek, a pierwszy na terenie wiejskim, powstał w Nowym Grabiu w 2018 roku. Żłobek zlokalizowany jest na terenie kompleksu szkolnego. Zapewnia opiekę dla 31 dzieci. Obiekt spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa, posiada salę zabaw dla dzieci wraz ze stołówką, kącik kuchenny, sypialnie, pomieszczenia sanitarne. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Dziećmi pracujemy cały czas. Dzięki temu dzieci rozwijają się, uczą się kreatywności, samodzielności. No wszystko to, co w grupie dzieci się mogą nauczyć, tak? Malują, rysują, tańczą, śpiewają, więc to wydaje mi się, że jest taka najważniejsza rzecz. A takim sprawdzianem, że dzieciom się fajnie tu dzieje, jest jak idą do przedszkola. Tam panie od razu widzą, że to są dzieci ze żłobka, dlatego że no, nauczyły się wielu rzeczy w grupie i tam już nie musi pani jakby od nowa zaczynać. Obiekty cały czas są rozbudowywane i modernizowane. Z roku na rok zwiększa się liczba dzieci oraz miejsc dla nich dostępnych. Kolejną placówką, jaka powstanie w najbliższym czasie, będzie żłobek w Dobrzykowie. Na ten następny rok zakładamy też jeszcze jedną inwestycję dla dzieci do lat 3. Złożyliśmy również wniosek na utworzenie kolejnego żłobka. Pod względem ilości tych żłobków myślę, że będziemy tutaj na Mazowszu jedną z pierwszych gmin, bo będziemy starali się, aby wszyscy zainteresowani, podobnie jak jest z przedszkolami i ze szkołami, którzy chcą skorzystać z opieki dzieci do lat 3, mogli skorzystać z takiej formy pomocy gminy. Jest to bardzo potrzebna inwestycja, bardzo dająca perspektywę rozwoju dla gminy, ponieważ bardzo chętnie młode małżeństwa, młode rodziny korzystają właśnie z oferty, którą te żłobki przedstawiają. A oferta jest, no myślę, że bardzo ciekawa, bo oprócz tej opieki bardzo wyspecjalizowanej dla dzieci do lat 3, również ten aspekt edukacyjny jest bardzo widoczny. Ja jako rodzic takiej właśnie małej dziewczynki, która co prawda już jest w przedszkolu, ale była w żłobku, no zauważam bardzo, bardzo dobre korzyści. Środki na budowę placówek miasto i gmina Gąbin pozyskała w ramach rządowego programu Maluch Plus. Na terenie miasta i gminy Gąbin zrealizowano kolejne inwestycje drogowe. Udało się wyremontować ulicę Różaną w Gąbinie i Modrzewiową w Górkach. Obydwie zrealizowano ze wsparciem z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Ten program, który jest skierowany do samorządów powiatowych, samorządów gminnych również, wojewódzkich, budowy dróg samorządowych jest bardzo dobrym programem, ponieważ dofinansowuje w wysokości nawet do 80% zadanie w realizacji. I w tym roku na terenie miasta i gminy Gąbin były 3 takie inwestycje. Jedna powiatowa i 2 gminne. Przykładem jest ulica Różana, która w tej chwili jest już w pełni przejezdną, a nie zawsze taka była.
posiada odpowiednie parametry drogowe, odwodnienie. Bardzo się cieszymy, że ten samorządowy program budowy dróg wspiera również te inwestycje gminne. W ramach prac na ulicy Różanej na osiedlu domków jednorodzinnych powstała nowa droga, a także chodniki i cała infrastruktura. Koszt prac to prawie 640 tysięcy złotych, z czego 70% środków pochodziło z dofinansowania. Jeszcze kilka lat temu to tu była tak naprawdę droga, którą ciężko było przejść. A teraz no myślę, że najlepiej to widać, ale chciałbym jednocześnie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej inwestycji, a więc przede wszystkim panu burmistrzowi, wszystkim pracownikom miasta i gminy, oczywiście Radzie Miasta i Gminy Gombin, która również zabezpieczyła udział, jako że 70% było dofinansowania, a 30% jednak to był udział własny, a cała inwestycja, tam mamy tablicę, kosztowała blisko 1 000 000 zł. W ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych wyremontowano również ulicę Modrzewiową w Górkach. To jedna z najważniejszych dróg w miejscowości. Łącząc się bezpośrednio z drogą powiatową, stanowi ważną arterię łączącą pośrednio miejscowość z Karolewem Małymi Górami. Koszt inwestycji to prawie 270 tysięcy złotych, z czego 70% pochodzi z rządowego dofinansowania. Gombińskie iluminacje świetlne od wielu lat cieszą oko i rozjaśniają zimowe wieczory, wprowadzając w klimat świąt Bożego Narodzenia. Każdego roku lokalny samorząd dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz przy współpracy z przedsiębiorcami i sponsorami zwiększa liczbę ozdób, wzbogacając starówkę o kolejne iluminacje. Nowe elementy świetlne powodują, iż gombiński rynek z roku na rok coraz bardziej cieszy oczy świątecznym wystrojem i stanowi doskonałą wizytówkę miasta. Co rok? Przy realizacji ozdobienia Starówki Gombińskiej samego centrum miasta mamy bardzo duże wsparcie od sponsorów takich profesjonalnych, takich jak na przykład Energa, która współpracuje z nami i dostarcza nam niektóre elementy gratis, niektóre mamy dzięki sponsorom tutaj naszym przedsiębiorcom, jest ich bardzo dużo w Gombinie i bardzo duża część też chcę dawać radość innym, a to jest tutaj widoczne. Idea ozdobienia Starówki sięga roku 2013. Ale mamy też cel taki, żeby młodzi ludzie, nasi mieszkańcy i dzieci no jakby mieli uwidocznione to naocznie, że święta są, że i podkreślamy to szczególnie. Co roku dokładamy tego i uświetniamy to nasze miasteczko, żeby no, podkreślić ten szczególny czas świąt Bożego Narodzenia. Z roku na rok zwiększa się liczba dekoracji. W tym roku do świątecznych aniołów napisów dołączyła bożonarodzeniowa bombka. Podświetlany obiekt stanął na Starówce Miejskiej. Bożonarodzeniowe dekoracje wzbogaciły się także o projektor do wyświetlania śnieżynek, który oświetla zabytkową kamienicę. Te elementy pozyskano dzięki współpracy z firmą Energa.